Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj pani Violetta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. Oraz pan Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry pani redaktor, witam panią przewodniczącą i wszystkich państwa. Dzisiaj podsumujemy sobie minione już wybory do Parlamentu Europejskiego. Komentarze powyborcze zwracają uwagę przede wszystkim na nadzwyczajnie wysoką frekwencję w tych wyborach. Była rekordowa, wyniosła prawie 46%. I to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj oscylowała wokół 20%. Jak państwo sądzicie, co wpłynęło na tak wysoką frekwencję w tych wyborach? Pani Wiolu, może zaczniemy. Czy ja, jeśli mogę, to oczywiście w pierwszej kolejności chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym Polakom, którzy poszli w ogóle do wyborów, podjęli tą decyzję o wyborze. I oczywiście dziękuję wszystkim, bo to jest bardzo duża reprezentacja, co podkreślają te wyniki faktyczne, a nie sondaże, które wskazywały mniejsze poparcie, a w konsekwencji jest bardzo duże dla Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję tym wszystkim wyborcom, którzy zaufali naszej formacji, naszej partii i są zadowoleni z tych zmian, które były wprowadzane, efekt dobrej zmiany, który jest realizowany i tych reform, które są wprowadzone i oczywiście prawdziwe rządy, wreszcie partii, która pokazała, że można być bliżej ludzi, można realizować faktycznie to, co się obiecuje, a nawet tak jak wielokrotnie nawet rozmawialiśmy przed wyborami do Europarlamentu, zanim się już obiecało coś, już się wciela to w życie. Także no, jestem z tego bardzo dumna, że taka duża rzesza Polaków zaufała naszej partii. Jeśli mam się odnieść tylko i wyłącznie do frekwencji, to chcę powiedzieć, że po pierwsze jestem bardzo zadowolona z takiej wysokiej frekwencji, ale mi się wydaje, że to jest jakby efekt tego, że wszyscy, niezależnie od tego, jakiej byli barwy politycznej, namawiali do tego, żeby pójść do wyborów, bo no, z racji tego, że no, jesteśmy trochę młodym krajem, który jest w składzie Unii Europejskiej, no nie do końca może czuliśmy związek z tymi europarlamentarzystami. Być może no, wydawało nam się, że ta przestrzeń jest bardzo wysoka w sensie odległości i być może nie mają bezpośrednio wpływu na to, co się może dziać się później, ale w konsekwencji to, co udało się zrealizować przez te członkostwo w Unii Europejskiej, pokazało, że wielu z nas może korzystać również z tych środków europejskich, a tak naprawdę prawie wszyscy z nas mogą z tego korzystać, bo to nie dotyczy tylko indywidualnych dopłat, ale przede wszystkim tych spraw związanych z inwestycjami, które się toczą w różnych miastach. Czyli de facto wszyscy mieszkańcy korzystają z tych projektów inwestycyjnych, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. I mi się wydaje, że to przede wszystkim również dostrzegają Polacy, ale przede wszystkim sądzę, że to jest efekt naszych wszystkich namów, naszych wyborców, naszych przyjaciół, znajomych do tego, żeby pójść na te wybory, zagłosować. Panie Tomaszu, jak pan uważa? Trudno nie zgodzić się z panią przewodniczącą. Generalnie no wszyscy myślę, że jesteśmy zadowoleni z faktu, iż ta frekwencja wzrosła od ostatnich wyborów z 24%, bo taką mieliśmy w owym czasie, do no tej skrajnie wysokiej tak naprawdę, jeżeli chodzi o warunki nasze, tu warunki krajowe. Podziękowania szczególne, że ludzie rozumieją, że z punktu widzenia też tej struktury europejskiej jest to istotny element, który buduje również te budżety i te inwestycje i te wszystkie obszary, które zmieniają się z korzyścią dla nas. I faktem jest, że bez jakby podziału na frakcje polityczne, no mieliśmy do czynienia kilka tygodni temu z zacnym jubileuszem, 15-leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy zarówno kandydaci, jak i ich sztaby, jak i my wszyscy chyba poniekąd, którzy jesteśmy związani z polityką, namawialiśmy wyborców do tego, żeby iść do urn. No piękna reakcja społeczeństwa, naprawdę wielki szacunek i wielkie podziękowania za zrozumienie.
No i faktem jest, że okazało się, że Polacy mają swoich przedstawicieli. O tym pewnie później porozmawiamy. Ja generalnie dziękuję tym wszystkim, którzy oddali głos na wszystkich kandydatów na dobrą sprawę, nie tylko z mojej listy, ale czuli się odpowiedzialni za to, że ten Europarlament jednak coś znaczy tak naprawdę dla nas, coś znaczy dla samorządu, dla nas wszystkich, którzy również pracujemy w samorządzie. No, miejmy nadzieję tak naprawdę, że ta frekwencja to taki początek czegoś większego, jeżeli chodzi o jesień. Mam na myśli oczywiście to pojęcie frekwencji, ponieważ no może zrobimy też rekord frekwencyjny na jesień, czego wszystkim nam życzę. Jeżeli chodzi o osoby, które znalazły się w tej strukturze Europarlamentu, no dla mnie, powiem uczciwie, dla człowieka, który poniekąd też hobbystycznie podchodzi do tej obserwacji polityki, wielkiego zaskoczenia nie było jednak. A to uprzedził pan już moje pytanie. Dalej możemy porozmawiać. Faktem jest, że miałem takie zapiski gdzieś tam dla własnych potrzeb. Tak stawiałem, że jeżeli chodzi o Mazowsze, bo pewnie tu też troszkę więcej się skupimy, to poza warszawskie te 33 powiaty, no to tak myślałem, że pan Bielan, który miał najlepszą kampanię, to w pewien sposób jest to wzór prowadzenia kampanii dla wszystkich, niezależnie od frakcji politycznych, bo naprawdę wspaniale ułożył swój sztab wyborczy, swoją kampanię outdoorową, bywał na Mazowszu, więc było pewne, że on tu te głosy otrzyma na tyle, na ile no wskazali tak naprawdę wyborcy. Jeżeli chodzi o pana Kuźmiuka, no to też tak mi się wydawało przed wyborami, że jego zaangażowanie od wielu lat w politykę, zarówno krajową, jak i europejską, no spowoduje to, że będzie miał ogromne szanse na zdobycie mandatu. No i jeżeli chodzi o naszego posła, pana Kalinowskiego, to również, ponieważ, no nie wiem, czy państwo wiecie z historii, ale to właśnie poseł Kalinowski i poseł Kuźmiuk, mogę tak powiedzieć, w owym czasie zaczynali swoją przygodę, swoją odpowiedzialność i swoje życie z polityką, i zarówno jeden, jak i drugi bardzo dobrze w świadomości ludzi dalej jest odbierany na Mazowszu, i dlatego też jakby niespecjalnie dziwię się, że te 33 powiaty wybrały tych trzech europosłów. Mógłbym spokojnie dużo powiedzieć o pewnych zaskoczeniach z mojego punktu widzenia. Ale również, to będzie następne pytanie. Ale na innej jakby pozycji, a propos tych, którzy nie weszli do Europarlamentu. Dziękuję. Naprawdę obiecuję państwu, że nie dawałam pytań wcześniej panu Tomaszowi, wyprzedził moje, ale to może jeszcze przekażmy taką informację dla tych, którzy kompletnie polityką się nie interesowali, że najwięcej mandatów europosłów, bo 27, zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 45,38% głosów. Koalicja Europejska, czyli Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna i Zieloni, otrzymała łącznie 38,47% głosów, co daje przełożenie na 22 mandaty, i ostatnie 3 mandaty zdobyła Wiosna Roberta Biedronia. To też jest zaskoczenie. W ogóle do Europarlamentu nie dostali się kandydaci z ugrupowania Kukiz 15 czy z Konfederacji, chociaż badania Exit Poll wskazywały, że jednak z trzech kandydatów z Konfederacji do Europarlamentu wejdzie. Pan Tomasz już powiedział, że zaskoczenia nie było. No a moje pytanie właśnie brzmi tak, czy jakieś zaskoczenie w tych wynikach dla państwa jest, pani Wiola? Znaczy powiem tak, ja zwykle zachowuję skromność i staram się podchodzić do każdych wyborów z dużą pokorą, bo to Polacy decydują, czy w tym przypadku mieszkańcy Mazowsza, w przypadku tych kandydatów, którzy zostali wybrani w naszym okręgu. I no, oczywiście każdy z nas liczy na wygraną, tak? Koalicja Europejska liczyła na wygraną, my, Prawo i Sprawiedliwość, liczyliśmy na wygraną. Ja jestem zadowolona przede wszystkim z tego, że to, co wdrażamy, wcielamy w życie, te wszystkie reformy, wszystkie komunikaty, które przekazujemy jako realizację programu wyborczego,
mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i rzeczywiście Polacy mogą to odczuć, że to nie są tylko czcze obietnice, ale faktycznie zrealizowane zadania, które postawiono przed rządem, postawiono przed każdym parlamentarzystą, bo każdy z nas ma oczywiście swoje plany, chciałby zrealizować je, ale oczywiście do tego jest potrzebny mu mandat. I w konsekwencji oczywiście większość w parlamencie, żeby przegłosować stosowne ustawy, czy w europarlamencie tutaj, gdzie będzie budowana pewnie za kilka dni koalicja. I to też jest istotne, a najbardziej chyba istotna z naszego punktu widzenia jest siła Polski w europarlamencie i odbudowanie tej siły Polski, o którym cały czas mówiliśmy, walczyliśmy, twierdząc, że do tej pory niestety Polska była gdzieś marginalizowana. I chcę tylko powiedzieć jedno, że to nie zawsze pieniądze świadczą o marginalizowaniu, czy te dopłaty będą mniejsze czy większe, ale chodzi przede wszystkim o polskość, o pewne wartości, o to, co staramy się przekazywać jako i z tego jesteśmy dumni jako Polacy. I to jest chyba z mojego punktu widzenia najistotniejsze. Natomiast no, nie chciałabym mówić o jakichś pewniakach, tak? Bo to są wybory, to jest tak jak ze sportem. Jak gramy w piłkę nożną, to nigdy nie wiemy, jaki będzie wynik meczu. Więc nie chcę mówić o jakichś pewniakach, natomiast zaskoczenie. No, myślę, że jakimś tam zaskoczeniem jest wiosna. Dziwię się tak naprawdę, że tego typu poglądy, które prezentuje ta opcja polityczna, to ugrupowanie, które de facto stworzyło się kilka miesięcy temu na potrzeby właśnie wyborów, no jednak Polacy zawieszyli, dając im 6% poparcia. No myślę, że to będzie krótkotrwałe, myślę, że jednak będzie to zweryfikowane, że no inaczej się jednak odbiera pewne tematy, które są przekazywane w ramach kampanii wyborczej na poziomie europejskim, a inaczej będą odbierane pewne postulaty, czy też programy wyborcze, które będą przekazywane na poziomie naszym, polskiego parlamentu. I sądzę, że tutaj jednak zwycięży ta, wierzę w to głęboko, że zwycięży jednak ta wartość, ta polskość, te nasze wartości, które są kultywowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. No nie da się ukryć, że dla koalicji europejskiej taki wynik jest porażką, biorąc pod uwagę liczbę partii, które wchodziły w skład koalicji. Czy w związku z tym PSL pozostanie w tym związku na jesiennych wyborach również, czy może spróbuje się samodzielnie? Pani redaktor, pani przewodnicząca, ja znowu się zgodzę z panią przewodniczącą, że warto w życiu zawodowym, społecznym, politycznym i tym europejskim budować to, co mamy do przekazania na wartościach. Na zaangażowaniu, na postawie etycznej, na współpracy, na praworządności, na też ciężkiej pracy tu na dole. I w mojej ocenie, jakby ja tu nie jestem od krytykowania albo od odpowiedzi na to pytanie, pani redaktor doskonale wie, że ja nie mam takiej odpowiedzialności, ani nie jestem w tych strukturach, które potwierdzą bądź zaprzeczą to, czy my będziemy w koalicji europejskiej. No myślę, że jakby projekt koalicji europejskiej się zakończył, bo on był przygotowywany na stricte te wybory do europarlamentu. Jeżeli miałaby być jakaś frakcja koalicji, no to pewnie dla Polski, czy dla no inaczej nazwana, natomiast ten projekt ja też uważam tu za zamknięty, ponieważ skończył się cel, do którego wszyscy wspólnie tak naprawdę dążyli, jeżeli chodzi o tę koalicję europejską. Ja mogę powiedzieć, że nasi koledzy i koleżanki, którzy byli na tych listach, biorąc pod uwagę wszystkich koalicji europejskiej, uważam, że ciężko pracowali, ponieważ ludzie związani ze Stronnictwem Ludowym od zawsze wiedzą, że należy być w terenie, że należy wsłuchiwać się w głos ludzi. To jest wynik 105 tysięcy niecałe kolegi Kalinowskiego, to jest bardzo dobry wynik kolegi Jarubasa, najwyższy w koalicji europejskiej w Świętokrzyskim, bo to jest blisko 140 tysięcy głosów, bardzo dobry wynik również kolegi Hetmana, który w swoim regionie jest człowiekiem bardzo pracowitym, zaangażowanym w życie swojego regionu. Również ci, którzy się nie dostali, mam na myśli koleżankę Urszulę Pasławską z Olsztyna, to były bardzo dobre wyniki. I ja powiem szczerze, no, my mamy trzech europosłów i jednego posła, ponieważ Angelika Możdżanowska weszła z klubu Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu i za nią wchodzi kolejny poseł do naszego krajowego parlamentu i to będzie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc ja tak optymistycznie patrzę na to i mówię do kolegów, zobaczcie, no, było minimum trzech, mamy czterech, no, trzech do Europy, jeden do krajowego parlamentu. Natomiast proszę zwrócić uwagę,
ponieważ ta koalicja, która szukała wspólnej podstawy, miała również jakby kolegów, koleżanki, panów, panie z innych ugrupowań partyjnych i co ciekawe, ugrupowanie Zielonych czy ugrupowanie Nowoczesnej łącznie zdobyło tyle głosów, ile zdobył na przykład nasz jeden kandydat, czy pani przewodniczącej kandydat, na przykład Kuźmiuk, bo Bielan miał jeszcze wyższy wynik. To co to oznacza? W mojej ocenie, przepraszam, że to powiem, ale pomijam teraz szyldy partyjne, natomiast ja pracuję, czy my pracujemy każdego dnia. Jesteśmy zaangażowani w to, co robimy. Poruszamy się na wartościach. Staramy się zmienić swoją rzeczywistość. To ja pytam, jeżeli ktoś zdobywa 1000 głosów do Europarlamentu, to gdzie on był? Przed telewizorem? Patrzył na to, co inni robią i jak inni ciężko pracują? No, tak się nie wygrywa wyborów. No, jeżeli angażujemy się w tak wielki projekt, jakim są eurowybory, to naprawdę musimy wiedzieć, jaki jest zamiar i jaka to ciężka praca jest tam w tej kampanii wyborczej. Mieszkańcy dziś nie będą głosować na ludzi tylko dlatego, że ktoś jest na liście, tak? Proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz to powtórzę, nie chcę się narażać swoim koleżankom i kolegom, ale proszę zwrócić uwagę na kampanię chociażby outdoorową lidera listy a propos pani przewodniczącej, czyli pana Bielana. No, była kampania widoczna? Była kampania widoczna. W każdym tak naprawdę miejscu na Mazowszu, w tych 33 powiatach, tak? Ja widziałem, jeżdżąc przez te powiaty, oczywiście swojego kolegę i chwała mu za to, to jest piękny wynik. Prawie 105 tysięcy posła Kalinowskiego, bardzo zbliżony do pana Kuźmiuka, ja wiedziałem, że tak będzie. Ci panowie byli widoczni. Ale czy pani albo pani widziała pozostałych kandydatów, którzy również chcieli jakby brać odpowiedzialność w tej kampanii wyborczej za siebie, za swoje działania, za swoje postępowania, za wartości, którymi się kierują? No nie, mi tego brakowało i dlatego są taki wynik. Natomiast ja obstawiałem jeszcze, że zarówno Konfederacja, jak i Kukiz przekroczą próg wyborczy i pewnie potroszę, mimo tego, że jakby daleki jestem od tego środowiska, żeby była jasność, uważałem, że wiosnę mamy kiepską w tym roku. Ja mówiłem to kilka miesięcy temu w audycji, że spokojnie, wiosna w tym roku jest taka sobie, biorąc pod uwagę wiosnę w ubiegłym roku i wiosna ledwie. To było kilka pewnie tysięcy głosów, przekraczając ten próg i dziś ten człowiek, jakby nie chce tu robić PR-u temu panu, mówi, że jest trzecią siłą wyborczą w tym kraju. No, litości, że tak powiem. Też jakby dziś widać, że jest polaryzacja, tak? Znowu po wyborach samorządowych. Jest taka frakcja i generalnie tu się rozgrywa temat. Natomiast to prawda, że Polska podzieliła rzecz, się jeszcze na... Jeszcze jedna rzecz, tylko... to ostatnie żebyśmy, zdanie przed przerwą. No to ostatnie przed przerwą. Żeby z drugiej strony być w kontrze takiej pozytywnej do PiSu, szanując wszystkich wyborców PiSu, bo ja tak mam. Ale nie możemy kampanii wyborczej opierać na tym, żeby odsunąć PiS. No co ja mam panią przewodniczącą odsuwać? Mam PiS odsuwać? Nie. Jeżeli mam rywalizować, to mam rywalizować na dobre pomysły dla ludzi, a nie narracja cały czas, bo odsunąć trzeba PiS, bo odsunąć... Kochani, no... To po przerwie... Znaczy, żeby była jasność, mówię, to ja, Tomasz Kominek, mieszkaniec Płocka, radny miasta Płocka. Bardzo piękne zdanie, dziękuję państwu, spotykamy się po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam państwa po przerwie i kończymy temat związany z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pani Wiola. Czy ja cieszę się, że pan radny Kominek wyraża jako radny Kominek swoje zdanie, natomiast powiem szczerze, że w państwa ugrupowaniu, myślę o PSL-u, jest tak wygodnie, że czasami jesteście nogą z tej strony, czasami z tej, czasami ja po środku. Mogę skończyć? Może pani. Jeśli mówimy o tym braku zaangażowania kandydatów do Parlamentu Europejskiego z list Komitetu Koalicji Obywatelskiej, a stricte wskazanych przez PSL, no to ja się zastanawiam tak naprawdę, czy państwo... Ja nie chcę być PR-owcem PSL-u, tak? No daleko mi od tego. Ale czy wy rzeczywiście przemyśleliście swoje działania? Jak możecie w tej sytuacji stawiać swoich wyborców, którzy właśnie, wydaje mi się, że wasz elektorat jest chyba najbardziej tradycyjny, najbardziej rodzinny, najbardziej wartościowy i najbardziej religijny. Dziękuję. Bo rzeczywiście w moim przekonaniu wieś to jest właśnie, a na tym opieraliście na wsi przede wszystkim swój elektorat, jest przede wszystkim
wszystkim naszym fundamentem, bo tam wyrastają tradycje, bo tam jest rodzina, bo tam jest pokoleniowość i te tradycje są, czy pewne wartości są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Natomiast w moim przekonaniu wy igracie sobie z tymi wyborcami, waszym elektoratem, bo jak można przekreślać cały mój elektorat i wpisywać się w koalicję europejską, która totalnie depcze te wartości, która totalnie zupełnie odstaje od tych realiów, które do tej pory były jakimś waszym wyznacznikiem. Sztandary, katolickość, msze, obchody, uroczystości, podkreślanie ważnych rocznic patriotycznych, a tymczasem no, zupełnie gdzieś odbiegliście od całości. I być może kandydaci, którzy się znaleźli z listy, będą z członkami PSL-u, czy sympatykami PSL-u, a znaleźli się na liście Koalicji Obywatelskiej, nie robili tej kampanii, bo nie do końca być może się identyfikowali z tym wszystkim. I teraz w moim przekonaniu no, wypowiadanie takich tez po wyborach przez pana radnego, no jest trochę dziwne w tej sytuacji, no bo był okres, kiedy, no to co znaczy, że jest dyktatura u was, że pan Kosiniak-Kamysz podjął jednomyślnie i jednogłośnie decyzję i nikt nie miał nic do powiedzenia, nawet pan Struzik, no w takim razie szanujcie swoich wyborców, jeśli nie szanujecie, no to niestety wynik jest taki, jaki jest. Pani przewodnicząca, my szanujemy wszystkich wyborców, nawet tych, którzy dziś pomylili się i zagłosowali na te ugrupowania, które nie weszły do Europarlamentu. Szanujemy państwa wyborców, szanujemy wyborców Wiosny również. Ja mówię, że ci, którzy byli rekomendowani z PSL-u, trochę się nie zrozumieliśmy, mieli bardzo dobre wyniki, to są fakty, to były bardzo dobre wyniki, ale spójrzcie, drogie panie, jakie wyniki miały osoby, które były rekomendowane z partii Zielonych, z partii Nowoczesnej. Ale jak naprawdę możecie się państwo identyfikować, to co znaczy, że jesteście za likwidacją KRUS-u? To nie jest jesteście żadna za likwidacją KRUS-u. Nie jest żadna tajemnica, że dziś nie, niech mi pan elektorat wiejski, na moment, bo jeszcze nie odpowiedziałem na pierwsze, to jest ważne, co chcę powiedzieć. To nie jest żadna tajemnica, że dziś elektorat wiejski głosuje na PiS. To jest prawda. Ja generalnie to no widzę. No bo PSL nie potrafi się natomiast zaopiekować drugą, i właściwie prowadzić interesów wsi. Zapomniał. Historia oceni, czy PSL był lepszym partnerem do życia, czy PiS. Oceni to historia. Pytanie, czy my tego doczekamy, czy nie, zobaczymy. Natomiast na tak zwanych obszarach wiejskich, no drugą siłą jednak na Mazowszu był Jarosław Kalinowski, bo to on zdobywał odpowiednią ilość głosów, bo miał ponad 100 tysięcy głosów i chwała za to. Natomiast ja z pełną odpowiedzialnością za te słowa mówię, poza Platformą i poza PSL-em na Mazowszu pozostali kandydaci nie pracowali. Ja jestem w tej frakcji, której bliżej na prawo. Ja szanuję wszystkie wartości, wywodzę się z tych wartości, również z tych korzeni PSL-owskiej. Natomiast pytanie, my staliśmy przed pytaniem prawdopodobnie, ja mówię za, nie mam do tego uprawnienia, ale no to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy czasami nie byliśmy pod trochę ścianą, bo dziś wieś głosuje na PiS. No to gdzie jest nasz elektorat? U państwa dziś jest nasz elektorat. Ja dlaczego mam głosy w Płocku? Bo ciężko na to pracuję. Ja zaczynam swoją kampanię od minus 10%. Ja nie mam takiego bonusu, że zaczynam od tego, że jakbym na jedynce wystawił kogoś i nie wiadomo kogo, to i tak by został przegłosowany. Ciężko na to wszystko pracujemy, żeby mieć ten wynik w samorządzie. Też nie wiem, pani przewodnicząca, mówię to zupełnie uczciwie jako Tomasz Kominek, czy gdybyśmy poszli sami, czy byśmy nie mieli 4 mandatów. Nie policzyłem tego po prostu jeszcze, bo mieliśmy niezły wynik w tej koalicji europejskiej i dziś powinniśmy policzyć, czy to dałoby nam 4 mandaty, jeżeli chodzi o nas, czy byśmy poszli pod lud, tak jak poszła Konfederacja. Dziś my się niestety, ja to mówię, my niestety dziś mamy takie problemy. Państwo mają zupełnie inne problemy. Państwo mają tak, albo rządzicie sami, albo będziecie musieli sobie dobrać koalicjanta, na przykład. To są wasze jakby problemy. Tu jest albo jest próg, albo go nie ma. To jest jakby zupełnie inne patrzenie na to. No oczywiście, no, trzeba wyciągać konsekwentnie jakby wnioski z tych błędów, które się popełnia. I ja to powtarzałem wszystkim i będę to powtarzał. Nie może być takiej sytuacji, że my dalej będziemy, znaczy nie tylko my, wszyscy, którzy chcą być odpowiedzialni za ten kraj, ja już tego słuchać nie mogę. Trzeba PiS odsunąć od władzy, trzeba PiS odsunąć od władzy. No nie tędy droga, no chyba wszyscy w tym studiu i poza tym studiem wiemy,
że zupełnie inaczej to było. Ale przecież pana liderzy partyjni, również z PSL-u, właśnie mówili, trzeba odsunąć PiS od władzy. Ale to nie jest, tak naprawdę, to nie jest... No to przepraszam, no to się jeszcze raz zadaje pytanie. Czy kreujecie, macie jakiś wpływ na kreowanie programu, czy też jakiejś koalicji, czy jak idziecie blokowo z kimkolwiek do wyborów, czy po prostu odrzucacie swoje programy i idziecie ślepo do przodu, dlatego że jest taki cel, żeby odsunąć PiS od władzy? Ja jestem w stanie wybaczyć pewne błędy ludziom, którzy mówią to z pierwszych stron gazet, ale ja jeszcze raz powtarzam, jako Tomasz Kominek, płocczanin, samorządowiec ziemi płockiej, nie zgadzam się z taką narracją, bo ta narracja do niczego nie prowadzi. Ja mogę z panią przewodniczącą wystartować na jednym okręgu za 4, 5, 10 lat, ale ja z pełnym szacunkiem do pani będę się odnosił. Jeżeli mam rywalizować z panią, to na dobre pomysły, ponieważ ja panią szanuję, wiem, że pani też ciężko pracuje w tym Płocku od wielu, wielu lat. No to, ja tego wymagam od wszystkich, a tym bardziej od swoich kolegów i koleżanek. Mam nadzieję, że mój skromny, nic nieznaczący głos ktoś weźmie sobie do serca. Radny, ja proponuję zejść na tematy płockie i w takim razie proponuję nie liczyć tylko ilości matematycznej, czyli głosy Platformy i PSL-u zliczamy, bo trzeba przegłosować przeciwko PiS-owi, tylko proponuję zastanowić się nad konkretnym tematem, konkretnym problemem, tak jak ostatnio były zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, chociażby dla osiedla Borowicze, gdzie państwo głosowaliście tak jak Platforma, nie chcąc nawet słuchać głosu mieszkańców. Pytanie dotyczące naszego miasta, naszego samorządu. Proszę tylko zwrócić uwagę, który z radnych, czy która z radnych koalicji rządzącej dziś miastem ma najwięcej wspólnego działania z kimś, kto dziś reprezentuje klub PiS-u. I to jest moja odpowiedź. Oczywiście ja, jeżeli chodzi o tę decyzyjność, którą mam, współdziałam z każdym na swoim osiedlu. Nie rozróżniam tu na kolory partyjne, nie rozróżniam na, nie wiem, wiek, tożsamość. Działam po prostu i wielokrotnie jest to robione z kimś, kto ma poglądy typowo prawicowe, typowo jest związany z PiS-em. Na moim osiedlu jestem przekonany, że 3/4 osób to są osoby, które jakby sympatyzują z frakcją pani przewodniczącej. Skąd ja mam tam głosy? Bo oni widzą po prostu, że ja pracuję. Są w stanie już machnąć ręką i oddać głos na tego Kominka, dlatego że on pracuje. Dlatego ja nie mogę się zamykać przed innymi ugrupowaniami. Natomiast są pewne elementy brania tej wspólnej odpowiedzialności za miasto, że ja się z prezydentem Andrzejem Nowakowskim, którego szanuję, na coś umawiałem. I to coś wykonuję. Natomiast rozliczać mnie z tego będą naprawdę po raz kolejny w moim życiu mieszkańcy. Panie radny, pan mówi, że nie zgadza się pan ze słowami odsunąć tylko PiS od władzy. Absolutnie. A ja powiem tak. Uczestniczy pan w procesie w Radzie Miasta, w samorządzie płockim, w czymś takim, co się nazywa nie dopuścić do niczego PiS-u w Płocku. Przecież pana rękami również przegłosował pan brak reprezentacji największego klubu w Radzie Miasta Płocka, Prawa i Sprawiedliwości, który wygrał wybory i też głosował pan przeciwko panu Tomaszowi Kordze, żeby nie był wiceprzewodniczącym Rady. Nie chodzi o stołki, tylko chodzi o dobry obyczaj, tradycję w tym samorządzie. I dokładnie pan jest świadkiem i świadectwem tego, co kontynuowane jest od góry, ale czyli na górze. Ale pani nie głosuje nad budżetem, który ma wiele inwestycji ale dla Płocka. Ale pani niech pan nie zmienia tematu. Pani też nie głosowała na funkcję sekretarza. A dlaczego? Dlatego, że na coś innego wcześniej się umawialiśmy, że jak jest reprezentacja, to jest reprezentacja wszystkich klubów. Tak do tej pory było. Przepraszam bardzo, proszę mi wskazać, który klub nie był reprezentowany w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Który klub ja nie mogę był? Odpowiedzieć Mało za tego, ostatnie nawet pięć nie lat. Był klub nawet klubu nie było i też miał swoją reprezentację, tak jak patrz pan Wojciech Chetkowski. Bo nie było klubu SLD. To wróćmy jeszcze na chwilkę do wyborów do Parlamentu Europejskiego jednak, bo na tematy płockie jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli. Nie da się ukryć jednak, że w pewien sposób PSL trochę wygryzło kandydatów Platformy Obywatelskiej, których przedstawiał pan prezydent i podczas różnych imprez miejskich, finansowanych zresztą z Urzędu Miasta, i nawet się zdarzyło, że podczas konferencji prasowej, na którą byli zaproszeni dziennikarze, która dotyczyła sesji Rady Miasta, pojawił się pan Dariusz Rosati, mówiąc wprost... Mówiąc wprost, że poprosił, żeby mógł uczestniczyć w tej konferencji prasowej, żeby móc podsumować
promować kampanię wyborczą swoją, więc nawet wykorzystując te preferencje, których państwo nie mieliście, państwa kandydat nie miał, no jednak został kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego w Europarlamencie, a ci kandydaci z naszego okręgu Platformy Obywatelskiej się do Europarlamentu nie dostali. Znaczy, ja się z tego faktu cieszyć nie będę, że mamy jednego posła, europosła dla Koalicji Europejskiej. Cieszę się, że jest to Jarosław Kalinowski. Natomiast powiadam raz jeszcze, ja wiem o tym, że Jarosław Kalinowski i pan Kuźmiuk, nawet jeżeli startowaliby ze swoich komitetów niezależnych od dziś naszych partii tu, które my reprezentujemy, jestem w stanie naprawdę wziąć odpowiedzialność za to, że akurat tych dwóch panów się dostanie do Europarlamentu, ponieważ oni mają szacunek u ludzi jako osoby, zarówno Kuźmiuk, jak i Kalinowski, stąd te ich bardzo dobre wyniki. Tylko zwróćmy uwagę na jedną rzecz. No, dalej jestem przy tym outdoorze i dalej jestem przy panu Bielanie. No pan Rosati też się pojawiał. No, ale pojawianie się, takie pojawianie się, to czasami wydaje mi się, że pani przewodnicząca ze mną miała więcej banerów w kampanii na radnych miasta Płocka, niż co niektórzy mieli na 33 powiaty. No, to jest wszystko ważne. To są elementy, które składają się w jedną całość. Ja też myślałem, że pan Rosati... I banerami nie robi się też całej kampanii. Wydaje mi się, że jednak tutaj kandydatów Platformy Obywatelskiej też było widać i ja bym się tutaj jednak doszukiwała tutaj innych przyczyn. Być może jest to, o czym mówiła właśnie pani Violeta Kulpa, że Polacy są tradycjonalistami, konserwatystami jednak i woleli zagłosować na kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego z całej tej mieszanki różnych ugrupowań niż na kandydatów innych ugrupowań. No, zgadzam się, dziękuję za takie podejście, no ale na pewno dziś większość tych osób, które są reprezentowane przez Prawo i Sprawiedliwość oraz przez Polskie Stronnictwo Ludowe, na pewno inaczej zwraca uwagę na wartości, które od lat jakby są podstawą w naszym kraju, niż kandydaci nie wiem, tam z Wiosny oraz z Konfederacji, gdzie ja ich nie mogłem słuchać. Ale przepraszam bardzo, ale to zależy, w jakiej frakcji będą w Europarlamencie. Teraz posłowie PSL-u, europosłowie z PSL-u. No ale też w jakiej frakcji będą europosłowie z PiS-u. Bo a to my wiemy, w jakiej będą. Być może razem do domu będą wracać. Jednym samolotem, a później jednym samochodem. Ale w Parlamencie Europejskim będą zupełnie inaczej głosować. Natomiast pytanie, wiecie pytanie, co? Pytanie, czy będą bronić właśnie spraw Polski, interesów i pytanie, Polski. Co z tego będzie wynikało dla nas, bo żeby się nie okazało, że niektórzy sobie zrobią wakacje, ja nie mówię tu, broń Boże, o PiS-ie, PSL-u, tam Platformie i tak dalej. Chodzi o to, dziś mamy jasne, jakby określone zadania dla tych pań i panów, żeby pomóc wszystkim, oczywiście naszej całej polskiej społeczności, ale również nam, samorządowcom z jednego samorządu drugiego, z samorządu województwa, rządowi. No przecież to są wyzwania. Tu ci ludzie naprawdę ciężko pracują, żeby coś tu mieszkańcom pokazać. I tak naprawdę to jest podziękowania, że tylu ludzi wyszło do urn, ale jest jedno mnie boli. No, słuchajcie, statystyka, która mówi, kto w jakich procentach wyszedł do wyboru. Ja się pytam, gdzie jest moje pokolenie? 24% młodych ludzi idzie do wyborów w piękną niedzielę, ponieważ nie czuje, jakby czego nie czuje. Nie czuje odpowiedzialności, czy jest pokoleniem roszczeniowym, czy nie miało swoich kandydatów. Miało. Tak różnorodne były wszystkie listy do tego Europarlamentu, że naprawdę każdy, możemy się nawet nie zgadzać z tymi ludźmi, ale miał swojego kandydata. Ludzie młodzi zostali w domu. No trochę przykre. To, o czym pan powiedział, że europosłowie wszyscy polscy powinni pracować na rzecz Polski, ja mam nadzieję, że tak się stanie, aczkolwiek już widzimy, że chociażby europosłowie SLD będą w zupełnie innej frakcji niż europosłowie Platformy Obywatelskiej czy europosłowie PiS-u. No to nam nie stwarza jakichś dobrych perspektyw, ale ja mam jeszcze ostatnie pytanie dla państwa. Czy sądzicie, że wyniki tych wyborów do Parlamentu Europejskiego będą miały jakieś przełożenie w tych wyborach jesiennych do Sejmu i Senatu? Pani Wiola. Znaczy powiem tak, z mojej perspektywy
nie ukrywam, że to były trudne dla nas wybory, bo siłą rzeczy zawsze było tak, że głosowały duże aglomeracje, a w dużych aglomeracjach wiemy, jak rozkłada się poparcie dla tych dużych partii politycznych. Więc rzeczywiście to był bardzo taki odważny sprawdzian, który nas czekał jako Prawo i Sprawiedliwość i my ten sprawdzian naprawdę dobrze zdaliśmy. I cieszę się również, że zdali też ten egzamin bardzo dobrze Polacy, że poszli gremialnie do urn, bo to jest bardzo istotne, bo głos każdego Polaka jest bardzo ważny, bo później trudno narzekać też, tak jak rozmawiamy wielokrotnie, że ktoś narzeka, ale pytamy się, czy był na wyborach, no nie, a po co będę chodził. Także to też jest bardzo istotne, żeby w tym brać udział, żeby mieć swoją cegiełkę dołożyć do tego właściwego wyboru. I oczywiście no, ocena należy, tak jak do każdych wyborów, tak w kadencjach czy pięcioletnich, czy wcześniej czteroletnich, tak jak mieliśmy w samorządzie, teraz mamy też pięcioletnie, ale no, to jest test sprawdzający wówczas dla każdego polityka, który pracował przez ten okres kadencji i należy mu się wtedy weryfikacja przez wyborców, czy zdał, czy nie zdał. I tutaj wydaje mi się, że to jest dla nas bardzo duże zobowiązanie, żeby za 5 lat zdać wzorowo ten egzamin. Pani Tomaszu? Jakbym miał w jednym zdaniu odpowiedzieć na zadane przez panią pytanie, czy te wybory będą poniekąd miały wpływ na te jesienne, z pełną odpowiedzialnością mówię tak. A jeżeli ktoś ma życzenie zmienić obraz tych wyborów jesiennych, to musi wziąć się do ciężkiej pracy, do konstruktywnego programu wyborczego i do optymistycznego walki na dobre pomysły z konkurencją, a nie na mówienie tego, o czym wielokrotnie dziś tu mówiłem i wielokrotnie to powtarzałem. Dziękuję. Ja również Państwu dziękuję bardzo za tę interesującą rozmowę. Przypomnę, moimi gośćmi byli pani Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie. I pan Tomasz Kominek. Dziękuję bardzo. A z Państwem widzimy się i słyszymy tym razem za 2 tygodnie. Przekrój tygodnia.